Królewski. O, baca. O, jaki tam baca? Pastor za nie mógł, ale ja jestem. Tak jest, skąd mnie znasz? Widziałaś mnie? Ściągałem podatek od ciebie pewnie. Tak? Na pewno ściągałem podatek. Musisz mnie pamiętać. Właśnie. Nie wiem, czy znacie takiego kolegę w Biblii. Ma na imię, cały czas brody nie ogoliłem, musicie wybaczyć. Mówiono, że tu zimno, więc nie goliłem, żeby się nie zmrozić policzku. Nie wiem, czy znacie mnie z Biblii, bo gdzieś tam jest u mnie historia pewna nawet zapisana. Jestem cywnikiem, no ale słyszałem, że tutaj są specjaliści od cywników i nawet jeden z moich kumpli, Mateusz. Boicie, że Zacheusz i Mateusz to nie jest to samo. Jest tutaj dzisiaj i wiem, że tutaj są chłopacy, którzy nawet coś będą chcieli zademonstrować na moim koledze Mateuszu. Więc zapraszam was, abyście opowiedzieli to, co macie do opowiedzenia. Mamy zdrajcę, celnika, konfidenta. Ja jestem tylko pracownikiem, przecież jestem niewinny. Pracowałem i przyniosły mnie tu te dranie. Jak niewinny, jak się sam podrapał dranie, przecież jej kask musimy nosić. Złapaliśmy go, bo chcieliśmy wam przedstawić, kim jest celnik. Nasz celnik wyglądał dobrze, ale podczas próby dostarczenia tutaj trochę się służył. O, przewrócił się pod prysznicem. Celnicy są zdrajcami narodu, pracują dla zdrajców Rzymian, to tak jak Polacy donoszący na Polaków i Niemcom na II wojnie światowej. Celnicy zbierali podatki dla Rzymian i często zbierali dużo dla siebie. To złodzieje, często zbierający się większe grupy, w których mieszkali i żyli razem, gdyż nie wolno było takim przebywać wśród społeczeństwa. Przebywanie koło celnika, rozmawianie z nim, jedzenie, a nawet bliskie sąsiedztwo czyniło cię nieczystym względem prawa. Celników najlepiej traktować z należną im pogardą, pieniądze rzucać do stóp, by sami po nie sobie sięgali. Pluć na nich, wyzywać i nie szanować, gdyż są zdrajcami narodu i Boga. Stare porzekadło mówi, że dobry celnik to ukamieniowany celnik, dlatego kolego pracowniku ZUS, że jak ci tam idziemy sprawdzić, czy zostaniesz dobrym celnikiem. Nie, ja nie chcę pomocy, zostawcie mnie pomocy. Biblia wspomina na swoich kartach o różnych celnikach. Porównuje celnika do faryzeusza podczas modlitwy, gdzie celnik zostaje usprawiedliwiony, a faryzeusz nie. Wspomina, że Jezus był przyjacielem celników i grzeszników. Opowiada historię Mateusza, który został jednym z apostołów. Zazwyczaj w Biblii celnicy są przedstawiani jako ludzie, którzy potrzebują pomocy i skorzystają z tego, i skorzystam do tego, by z niej korzystać, zmieniając swoje życie. Tak się składa, że jeden z celników, który dzisiaj znamy, ma na imię Zacheusz. Jednak nim to się stanie, zapraszam dzieci do przeczytania historii o Zacheuszu. Rozdział 19. Zacheusz. I wszedł do Jerycha, przechodził przez nie, a to mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami. Człowiek bogaty. Pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością, a widząc wszyscy, szemrali, mówiąc do człowieka grzesznego. Przybył w gościnę. Zacheusz zestanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego oddaję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, jestem gotów to oddać w 14 A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ja jestem Zacheuszem. Mało tego, ja też byłem tym celnikiem, co się modlił wtedy. I Jezus powiedział, że jeden odszedł usprawiedliwiony, a faryzeusz nie. To byłem ja, przyznaję się do tego. Natomiast chciałem wam troszeczkę powiedzieć o sobie. Ach, te włosy. Chciałem wam powiedzieć trochę o sobie, bo generalnie nie wiem, czy wiecie, ale pochodzę z bardzo bogatej rodziny, wręcz obrzydliwie bogatej rodziny. I miałem tylko dwóch braci. Miałem starszego brata, młodszego, no i wiadomo, ja byłem pośrodku. No kiedy rodzice już odeszli, zostawili wielki kawał ziemi, dużo pracowników, no i wiecie jak to jest. No mi przypadła mniejsza część, tak? Mój brat dostał starszy połowę, ja dostałem trochę mniej, a mój najmłodszy brat też coś tam dostał. No nieważne co. No w każdym razie to było tak, że pomyślałem sobie, skoro już mam tą kasę, brat mnie wykopał z gospodarstwa, to może ziemię sobie kupię, może też będę uprawiał pole, no ale tak się stało, że nikt nie chciał sprzedać mi tej ziemi. No niestety, no nie dało rady. Mówię dalej, może konie kupię, firmę transportową otworzę. No a się okazało, że wszystkie konie wykupili Rzymianie, no to co mi zostało? Myślałem sobie, będę celnikiem. Taka fajna fucha. Tylko był jeden problem. Wiecie co trzeba było zrobić, żeby być przełożonym celnikiem? Przełożonym nad innymi celnikami? Trzeba było oddać cały swój majątek Rzymianom, wszystko co się posiadało i ściągać to co się oddało od podatników. Generalnie na początku było super! Fucha jak nie wiem, kurczę. Mogłem kupować co chciałem, mieć co chciałem, żyć tak jak chciałem. Wszystko, normalnie wszystko. Nie zdajecie sobie sprawy jaki to był luksus. Ale zauważyłem, że coś jest nie tak. Do świątyni nie mogłem wchodzić, wyganiali mnie. Pomidorami rzucali. No, co tam jeszcze takiego było? Jak szedłem, to tak jak Mateuszowi. Mateusz to w ogóle zwykły leż, to tylko pracował na mnie. Płotka taka. No, nieważne to, nie? Kasę rzucali pod nogi, kazali sobie samemu podnosić. Bito moich pracowników. Mateusz to tyle razy w kubek dostał, że on to już doświadczony jest, zahartowany. 3 razy go kamienowali i przeżył, więc da sobie radę. Na pewno. Przyda się. Na szczęście. No. I tak to generalnie wyglądało. Problem był jednak wtedy, kiedy okazało się, że mój brat nie opłacił ważnego podatku. Wiecie? Mało tego. Miało do ściągnięcia kary, które gdzieś tam nad nim wisiały za to, że pomagał walczyć z Rzymianami. I kiedy tam pojechałem z obstawą, okazało się, że nawet ja nie jestem w stanie spłacić jego majątku. Tej kary, którą muszę zapłacić. Serce mi się krajało, kiedy odbierałem mu wszystko, a Rzymianie niszczyli całą moją ojcowiznę. Wszystko zabrali. Serce mi pękało. Ale co mogłem poradzić? Praca to praca. Brat został bez niczego, nie wiem co się z nim dzieje. My jako celnicy żyliśmy sobie razem w naszej posiadłości, małej, fajnej enklawie. I nagle co się stało z Mateuszem? Przyszedł do mnie, powiedział, że zmienił swoje życie, że spotkał Jezusa, że nie będzie już celnikiem. I poszedł. Pół roku później przyszedł, powiedział, że ten Jezus będzie przechodził w okolicy mojej posiadłości. Pomyślałem sobie, czemu nie? Może jest dla mnie jakaś nadzieja. Wiecie, chciałem podejść do tego Jezusa, ale ludzie mnie zatrzymywali. Krzyczeli, idź ty paskudny celniku stąd, grzeszniku jeden. Pomyślałem, no bo jak będę skakał cały czas, to się zmęczę. Więc wlazłem na drzewo. I wisia na takiej suchej gałęzi, wiecie, ona taka bardzo stara. I się trzęsie cała i skrzypi. W pewnym momencie patrzę, ten Jezus przychodzi do mnie. I mówi, Zacheuszu, dzisiaj u ciebie będę jadł kolację. Ja byłem tak w szoku, ja żebym normalnie nie wiedział co zrobić, tak aż podskoczyłem na tej gałęzi, że zleciałem z gałęzią na dół. Pękła, łamała się, ja grumotnąłem. Ale od tego czasu zmieniło się moje życie. Powiedziałem, że cały mój majątek, wszystko, to co mam oddaję tym ludziom, których okradłem. Przestałem być już przełożonym nad celnikami, a stałem się uczniem Jezusa. I moje życie zaczęło się na nowo. Może nie miałem tyle pieniędzy, co wtedy, ale w końcu miałem pokój w sercu, którego nie miałem wcześniej. Zyskałem prawdziwych przyjaciół i nową rodzinę. I wiecie, często jest tak, że boimy się nowego. Szczególnie dzieci. Teraz wiem, że rok szkolny się zaczął. To, co dobre, się skończyło, wakacje, zaczyna się rok szkolny. Nie bójcie się. Ja też się bałem. Co to będzie ze mną dalej? Pan Jezus cię zaprosi. I dzisiaj tak samo może być z tobą. Może coś przeżywasz. Może dużo ludzi cię nie lubi. Może z czymś się zmagasz. Dzisiaj Jezus chce, żebyś zaczął i zaczęła nowe życie. Jeśli chcesz, możesz to zrobić w każdej chwili. Przyjść do Niego, powiedzieć: Jezu, ja Ciebie potrzebuję. I On Cię zbawi. On będzie Twoim ratunkiem. Ja to mogę tylko powiedzieć po Waszemu. Amen. Amen. Amen.